Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki i zapraszam Was na prognozę z kart Tarota na miesiąc marzec 2019. Na początku przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym z Was może rezonować, a jeżeli nie rezonuje w ogóle, pod spodem tego filmu jest link do strony, gdzie możecie obliczyć swój drugi znak ascendentalny, który czasami jest ważny albo nadważniejszy jak znak słoneczny i wtedy porównacie sobie oba filmy z dwoma znakami i może łącznie z jednego i drugiego wyciągniecie jakieś informacje, które są Wam potrzebne akurat na miesiąc marzec. Teraz przechodzimy do czytania. Talię jak zwykle mam już potasowaną. Teraz tylko przełożę i już patrzymy, co tam o nasze wróżki w marcu się wydarzy. Z jaką energią wchodzicie, kochani, w miesiąc marzec? Karta diabła. Co pomaga lub przeszkadza tej energii? Dziesięć kielichów. Wasze działania, zamiary, jakie kroki będziecie podejmować. Koło fortuny. Troszeczkę to uniesiemy. No dobrze. Co odchodzi do przeszłości? Trzy buławy. O czym będziecie myśleć, co analizować, co planować? Królowa Mieczy. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca, dziesiątka mieczy. Wasze czynniki wewnętrzne. Dziewięć mieczy. Otoczenie. Rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy. Cesarzowa. Wasze obawy lub nadzieje. Królowa Buław. I koniec miesiąca. Cztery buławy. Dobrze, bo już tutaj jest te dwie karty mi się nie podobają, takie najciemniejsze. W tle mamy nowy początek, czyli głupca. Kochani, cóż mogę powiedzieć? Na pierwszy rzut oka widzę, że będzie bardzo nerwowo w waszej rodzinie, tak? Bardzo nerwowo będzie, ponieważ macie energię, której wy będziecie emanować, tak? Ta energia będzie narzucona przez ten miesiąc dla Was w energii diabła. No, diabeł to tak jak widzimy tutaj na tej karcie. Coś, co nas trzyma łańcuchami przy sobie, tak? Więc to są wszelkie uzależnienia, zależności być może od osób, być może od sytuacji, być może od nałogów. Jakieś nielegalne sprawy, tak? Silny materializm. Co jeszcze? Bardzo duża nerwowość, jakieś kłamstwa, oszustwa, coś, tak jak mówię, nielegalnego z prawem. Co możemy jeszcze powiedzieć o diable?
No jest to karta ogólnie takiego zniewolenia, tak? Od jakichś, tak jak powiedziałam, ludzi lub sytuacji, tak? Ogólny brak umiaru, jakieś kłamstwa, jakieś pokusy, manipulacja. Ale to jest też strach i cierpienie przez przemoc. I tak jak mówię, duży stres, co potwierdzają Wasze czynniki wewnętrzne, czyli to, co Wy naprawdę będziecie odczuwać, tak? Ja zaraz dojdę do tej karty, bo tak jak mówię, ta jest narzucona przez dany miesiąc, a ta po prostu emanuje tym, co Wy w środku odczuwacie, tak? W tym danym miesiącu. Ta tylko ustawia tutaj sytuację, więc będzie nerwowo, będzie ten strach, będzie jakiś stres i coś związane właśnie z domem rodzinnym, tak? Bo mamy tutaj dziesiątkę kielichów. Karta pomaga lub przeszkadza, więc dla jednych byków może być to spowodowane jakimiś kłótniami, jakimiś właśnie stresującymi sytuacjami w domu rodzinnym, tak? Czy to z partnerem, czy współmałżonkiem, czy z żoną, czy dotyczącą spraw dzieci. Znowuż dla innych byków może być taka sytuacja, że ta karta będzie pomagać, tak? I w tych ciężkich sytuacjach tutaj tego właśnie takiego uzależnienia pomoże Wam rodzina. Na nią możecie liczyć. I tak mi się wydaje, że to jednak jest pomocna ta karta. Być może niektórzy z Was wychodzą faktycznie z jakichś uzależnień. Ponieważ koniec miesiąca kończycie bardzo ładnie, radość w domu, tak? Ten dom jest stabilny, mocny, silny, nic nie jest w stanie go zburzyć, nic nie jest w stanie zakłócić harmonii Waszego życia rodzinnego, tak? Więc wydaje mi się, że możecie liczyć bardzo mocno na swoją rodzinę. Ona oferuje Wam wszelką miłość, wsparcie emocjonalne, którego będziecie potrzebować, tak? W tych trudnych chwilach, które tutaj zafunduje Wam ten diabeł. Dobrze. Kochani, jakie są Wasze zamiary? I w Waszych zamiarach, krokach, czynach, jakie będziecie podejmować w tym miesiącu, jest koło fortuny. Tak jakbyście chcieli szybko ruszyć z jakimiś sprawami do przodu. Tak jakbyście chcieli wprowadzić zmiany, szybkie zmiany w swoim życiu. Koło fortuny jest to karta zmiany, karta czegoś od losu, tak? Karta mówiąca, że coś musi się wydarzyć, co jest nieuniknione, tak? To jest przeznaczenie. Ogólnie karta wróży dobrym finansom, różnym wygranym na loteriach, tak? Ale ogólnie jest to karta ruchu, zmiany, szybkiej zmiany naszego życia dotychczasowego, tak? Bo fortuna kołem się toczy, czyli obecna sytuacja, która jest, Wy będziecie chcieli ją szybko zmienić, tak? I z tymi sprawami ruszyć do przodu. Zaraz ja jeszcze dołożę karty, dopowiemy dokładnie, o co tutaj chodzi. Ale wydaje mi się, że właśnie jakieś tutaj są w Waszej rodzinie i to takiej rodzinie nie ogólnej, tylko tej najbliższej Waszej, tak? Te cztery kąty, które wspólnie dzielicie. Tutaj jest jakiś problem do rozwiązania. I Wy chcecie ruszyć z tymi sprawami szybko do przodu, tak? Oczekujecie jakichś zmian. Co jest za Wami? Co odeszło do przeszłości? Jakieś plany? Czyli tak jakbyście coś zaplanowali i teraz wdrażacie to w życie, tak? Ruszacie właśnie z tym. Jakaś tutaj decyzja zapadła. Jakiś wybór zapadł i mówię, coś zaplanowaliście sobie i teraz to realizujecie. Trzy buławy to też karta poszukiwania, tak? Oczekiwania na rezultaty właśnie wcześniejszych zamierzeń, więc być może tutaj, tak jak mówię, tak jak ten mężczyzna, który oczekuje tutaj tych statków, które przypłyną, tak samo Wy oczekujecie rozwiązania, rezultatu tej całej sytuacji, wprawiając ją właśnie w ruch, tak? I oczekując pozytywnych zmian. Jakie są Wasze myśli? Mamy tu Królowę Mieczy. Królowa Mieczy, czyli tak, albo myślicie o jakiejś kobiecie z Trygonu Powietrza, bliźnięta waga wodnik, po 45 roku życia, być może jest to Wasza żona, być może jest to matka,
Raczej by stawiała tutaj na matkę albo na teściową, ale niekoniecznie. Może być to wasza żona, partnerka, ktoś bliski. I teraz tak, Królowa Mieczy jest to kobieta taka no, chłodna, zimna w relacjach, troszeczkę może być oschła, zrzędliwa, taka uszczypliwa, ale jest niezwykle inteligentna, mądra i jeżeli ma coś powiedzieć, to nie będzie owijać bawełny, tylko powie to wprost w oczy i powie prawdę wam, tak? Obiektywną prawdę, nie będzie ściemniać, nie będzie wam słodzić, nie będzie wam kota ogonem odwracać całej sytuacji, tylko powie wam to prosto w oczy. I wy będziecie, że tak powiem, no, z takim nastawieniem do całej sprawy, tak? Że chcecie po prostu wyjaśnić być może jakąś sprawę, odkryć jakąś prawdę, no i na pewno w tym miesiącu będziecie błyszczeć intelektem, tak? Tutaj nikt was nie przegada, jeżeli ktoś wam wejdzie w polemikę słowną, ktoś was będzie wkurzał, jakieś narzucał wam chore informacje, wy jednym cięciem odetniecie się od tej osoby, zripostujecie wszystko i w tym miesiącu naprawdę będziecie, że tak powiem, mogli wszystkie sprawy sobie jakieś urzędowe, czy jakieś konwersacje takie z innymi osobami, jakieś takie wymiany ostre zdań śmiało tutaj sobie pozałatwiać, ponieważ wy w tym miesiącu macie tutaj tą przewagę, tak? Będziecie, mówię, błyszczeć intelektem, będziecie bardzo tacy wygadani, oczytani, nikt was tutaj niczym nie zaskoczy. Będziecie tutaj mieli naprawdę ciętą ripostę na każde zadane pytanie lub jakąś głupią dyskusję. No i teraz tak, kochani. To jest też karta uczciwości i szczerości, ale mówię takiej bolesnej prawdy, ale prawdy, nie jakiegoś tam krętactwa, żeby przymilić się do danej osoby czy sytuacji, tak? Będziecie walić prosto z mostu i będziecie mądrze mówić. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca. Dziesiątka mieczy. Karta zła, na pierwszy rzut oka, bo ciemna. Ale pamiętajcie, że na tym horyzoncie widać już wschodzące słońce. Jest to karta brama. I powiem wam tak, kochani. Było ciężko, było bardzo źle, coś was przybiło, dobiło, coś was zraniło, coś was po prostu tak wyprowadziło z równowagi i tak zabolało, że już gorzej być nie może i nie będzie. Wszystko, co złe już za wami, po prostu teraz będziecie się pomalutku podnosić, tak, z tej ziemi. Już nikt nic wam nic nie może zrobić, bo wy jesteście po prostu martwi jak trup. Już po prostu więcej tych noży w was się nie da wbić. I to już jest koniec. To jest najgorszy moment w waszym życiu, jaki teraz przeżyliście, ale to już jest koniec. Teraz będzie tylko lepiej. I po tym, jak dalej rozkłada się to czytanie, widzę, że będzie naprawdę bardzo dobrze. Wróci do was radość, wróci do was pogoda ducha, taka lekkość. Normalność, stabilizacja i przede wszystkim nowy początek. Może trochę zwariowany, może troszeczkę naiwny, nieprzemyślany, może troszeczkę ryzykujecie, że tak powiem, no, na granicy tutaj ryzyka stąpacie, ale jest wam to potrzebne, bo to zwiastuje nowy, lepszy początek. Koniec z tymi czarnymi chmurami. Koniec z tymi nożami, które nie pozwalały wam wstać, które was przybijały do podłoża, które was tak stłamsiły, tak zgnębiły, że wam już jest wszystko jedno, tak? Już po prostu gorzej być nie może. Teraz będzie tylko lepiej. Pomalutku to słońce wschodzi i to niebo zmieni się z czarnego w piękny lazurowy błękit. Więc kochani, nie martwcie się. Jeżeli macie jakieś problemy, czy to w związku, czy tak jak mówię, z jakimiś zniewoleniami, uzależnieniami, czy to od osób, czy to od sytuacji, czy to od używek, to już jest koniec stresujących chwil, to już jest koniec nerwówki, koniec po prostu takiego upodlenia, przybicia i takiego dotknięcia dna, że tak powiem, tak? To już jest koniec. Bo wy już leżycie na tym dnie. No nie ma to dno drugiego dna. Teraz tylko pomalutku będziecie się podnosić, tak? No i wasze czynniki wewnętrzne potwierdzają całą tą sytuację, tak? Nieprzespane noce, stres, koszmary, lęki, depresja. No wszystkie zmory, które mogą nas podczas nocy, jak już
wszyscy pójdą spać, ten chaos dnia codziennego opadnie. My zamiast usnąć, kładziemy głowę na poduszce i myślimy, myślimy, myślimy i te myśli nas gnębią, męczą, zatruwają, raz doprowadzają do łez, raz mało nie do obsesji, tak? Bo to są miecze, to są myśli takie gnębiące, które nie chcą wyjść z głowy. Czasami tak jest, moi kochani, że mimo chociażbyście leżeli na najwygodniejszym łóżku, najpiękniejszej pościeli, w najdoskonalszym miejscu, tak, jesteście w stresującej sytuacji, nie odpoczniecie, bo w głowie są właśnie te myśli. Te takie demony, które cały czas coś nam kładą do umysłu, przedstawiają jakieś obrazy, czy to będzie tak, czy to będzie owak, czy ja z tego wybrnę, czy nie, co to będzie dalej. Takie cały czas w głowie kotłowanie, te głosy, tak, te myśli natrętne, które nie pozwalają Wam usnąć, wyciszyć się, odpocząć. I to jest w Was, kochani byki, Wasze czynniki wewnętrzne. Tak się czujecie. Ja mam nadzieję, że to jest do jak najmniejszej ilości osób, tak, to czytanie. Ale wiadomo, no każdy z nas ma różne życie i ono nie dla wszystkich jest usłane różami. No, zmagamy się z trudami życia codziennego, więc wiadomo, że normalne jest, że mamy czasami jakieś przykre chwile w swoim życiu, tak? Ale ten niepokój, te napięcia, to cierpienie takie, tak? Ta psychiczna udręka, jakieś wyrzuty sumienia być może. To wszystko w Was siedzi. Ale to już jest, że tak powiem, od połowy miesiąca można powiedzieć, kochani, że już zacznie się lepiej. Więc się nie martwcie. Co na to otoczenie? W otoczeniu mam kartę cesarzowej. Cesarzowa, piękna, seksowna, ponętna kobieta, atrakcyjna niezwykle, pięknie ubrana, otaczająca się dostatkiem, dobrobytem, bardzo wygodna pani. To jest żona cesarza, tak? Czyli wysoko postawiona, że tak powiem, w hierarchii. Może być to taka kobieta dominująca nawet. Ale niezwykle ciepła, niezwykle doskonała matka, nadopiekuńcza nawet, bardzo wrażliwa, przejmująca się swoimi dziećmi, tak? Troskliwa, ale troszkę próżna i wygodna. No ale cóż, jak ma pieniądze, może sobie na to pozwolić, kochani, prawda? Ciesząca się szacunkiem, autorytetem. Więc być może Wasza mama będzie miała tutaj coś do powiedzenia w tej całej sytuacji, tak? Bo jest to karta no, płodności, karta ciąży, karta matki, tak? Matka Ziemia, która rodzi dla nas plony. Więc moi kochani, jeżeli ta trudna sytuacja jest naprawdę dla Was bardzo ciężka, może spróbujcie porozmawiać ze swoją mamą, lub jakąś bliską osobą, która no, ma z Wami taką relację, nie wiem, babcia, no, jakaś osoba może z rodziny, która opiekuje się Wami, tak? Taką matczyną troską. Bo ona tutaj ma wpływ na tą całą sytuację, tak? I wydaje mi się, że jest przychylna tutaj Wam. No, każdy z Was ma inną sytuację życiową, bo już karty musicie tu dobrać pod siebie, pod swoje życie, bo ja nie znam Waszego życia, tylko mówię, co karty przedstawiają, kochani. Ale zwróćcie na taką kobietę w Waszym otoczeniu uwagę, tak? Płodność, matczyna miłość, troska, opieka, wyrozumiałość taka. Albo Wasza szefowa też może być kobieta na jakiejś wysokiej pozycji zawodowej, tak? Na wysokiej pozycji. Na jakimś stanowisku, tak? Dobrze, Wasze obawy bądź nadzieje. Mamy tu Królową Buław. I teraz tak. Królowa Buław. Bardzo taka sprytna, bardzo aktywna, przedsiębiorcza kobieta. Uwodzicielka niewątpliwie. Seksowna, wysportowana, bardzo czarująca, odnajduje się w każdym towarzystwie, że tak powiem.
ale jest to też karta mówiąca o romansie, więc wy być może, ja zaraz tak jak mówiłam, dopytam kart, może te zranienia tutaj, może to uzależnienie od jakiejś osoby przy rodzinie zwiastuje właśnie romans. I wy się obawiacie tego, że to może wyjdzie na jaw. Albo po prostu jest to jakaś kobieta, tak, w waszym otoczeniu. 45 lat wzwyż, trygon ognia, baran, lew lub strzelec. Albo się jej obawiacie, albo macie nadzieję, że wam pomoże, tak? Może być to siostra, koleżanka, współpracownica, tak? Przyjaciółka. Karta na pewno aktywności, przebojowości, sprytu i działania, tak? Karta działania, bo ogień to działanie. I atrakcyjność, przedsiębiorczość przede wszystkim, tak? Kreatywność i szczerość, bo królowa była też szczera. Więc ktoś tutaj taki jest. No macie tutaj troszkę tych osób, raz, dwa, trzy, cztery. No ale kochani, co by tu nie mówić, miesiąc kończycie bardzo fajnie, bo są cztery buławy, czyli jest stabilizacja, jeżeli chodzi o dom i o rodzinę, tak? To jest karta szczęścia, karta radości, karta mocnych fundamentów, jeżeli chodzi o dom rodzinny i to ten, w którym mieszkacie z własną rodziną. Ja mówię tutaj współmałżonkowie, tak, partnerzy, dzieci, z kim mieszkacie, z kim tworzycie rodzinę, gospodarstwo domowe dzielicie, tak? Jest to mocne, jest to niezachwiane. I widzę tutaj jakąś uroczystość, być może zaślubiny, być może zaręczyny, okrągłe urodziny, chrzty, komunie się będą zbliżały, tak? Ale to jeszcze komunie, to przesadziłam. Ale na pewno szczęśliwy dom, kochani. Na pewno radość, na pewno rodzina i to stała rodzina. Na takich mocnych, solidnych fundamentach. Budowanie czegoś pozytywnego. Więc wszystko dobrze się skończy. Tym bardziej, że w tle czytania macie głupca. Karta mówiąca o nowym początku, o nowym etapie w waszym życiu. Zaczynacie wszystko od zera. Ryzykujecie, bo nie wiecie, jak ten los się potoczy, tak? Gdzie tego głupca zaprowadzi, czy na spokojne wody, czy na jakieś sztormy, tak? Gdzie znowu będą zawirowania. Na pewno macie obok siebie przyjaciół, tak? Ten piesek mówi, że przyjaciele są obok was. Że oni będą czuwać nad tym, żebyście tutaj nie wpadli do tej wody, nie zsunęli się z tej skarpy. No i słońce wam przyświeca, czyli jesteście optymistycznie nastawieni do świata. Czyli macie nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że zaczynacie od nowa, i to nowe będzie lepsze, że już nie będzie tych mieczy, nie będzie tych stresujących sytuacji, nie będzie tych uzależnień, tej nerwówki całej takiej, tak? Strachu. Karta głupca, czyli ryzykowny początek. Ale też odwaga w podejmowaniu tego ryzyka, tak? Takie troszeczkę nieprzemyślane decyzje na ryzyk fizyk, ponieważ ten głupiec jest młody, on nie zna świata, on jeszcze nic nie przeżył, nic nie doświadczył i troszeczkę może jest naiwny, troszeczkę może za bardzo taki właśnie dobrze będzie, nie? Bo on się jeszcze nie sparzył. Więc kochani, wy już macie jakieś doświadczenie w swoim życiu, pamiętajcie, żebyście się nie sparzyli, żebyście dwa razy nie popełniali tych błędów, no i tylko życzyć wam sukcesu, tak? Żeby to życie na nowo poukładało się według waszej myśli. Dobrze, kochani. To by było na tyle, jeżeli chodzi o te karty. Teraz sobie troszeczkę podobieramy. Moi mili, najpierw może zapytam o tego diabła. O co tutaj chodzi? Czy to jest uzależnienie od kogoś, od czegoś? Zniewolenie takie wręcz. Być może, no tak jak mówię, od używek jakiś, albo jakaś nerwowość, jakaś jakieś coś nielegalnego, tak? Jakiś brak umiaru, bo to jest karta też brak umiaru, że i materializmu silnego, tak? Nawet nielegalny majątek bym powiedziała. Proszę o wyjaśnienie karty diabła. Siódemka kielichów, moi kochani, czyli wydaje mi się, że tu jednak chodzi o jakieś uzależnienia, tak? Ale wy już sami będziecie wiedzieli.
Już nie będę tego rozwijać. No kielichy to wiadomo, z czym się kojarzą. Może być też tak, że po prostu za dużo tutaj jest propozycji. Troszeczkę fantazujecie, bujacie w obłokach. Być może jesteście uzależnieni od gier hazardowych, właśnie od pieniędzy i tutaj no, liczycie na to, że jednak traficie w ten kielich. I dlatego może tak to koło fortuny, no bo tak sobie jeszcze pomyślałam, że koło fortuny przy diable to może być uzależnienie od hazardu, tak? O co chodzi z królową mieczy? Rycerz dynarów, czyli chodzi o jakieś pieniądze, o jakieś drogie prezenty, drogie błyskotki, ale jakieś pieniądze tutaj chodzi. Czyli myślicie może o pieniądzach, tak? Ewentualnie jakiś mężczyzna z trybunu ziemi, byk pan na koziorożec, ale raczej mi tu chodzi, że myślicie o pieniądzach. Proszę o wyjaśnienie karty 10 mieczy. Królowa mieczy. Czyli powtórzyło się to, o czym myślicie, tak? Czyli będzie jakiś koniec odcięcia. Jakaś sytuacja, która po prostu was przybiła. No i ósemka mieczy, tak, czyli po prostu wy jesteście w jakiejś pułapce. Chcesz, żeście się dali wmanewrować. Koło fortuny. Wieża, czyli nagłe zmiany, tak jak mówiłam, koło fortuny nagle może się przekręcić i nagle może być po prostu, tak jak było nam cudownie, to może być fatalnie. A tak jak było fatalnie, to może nagle być cudownie i los was wywabia. Ojej, przepraszam, już późno jest i... Los was wybawia z jakichś trudnych sytuacji, ale jest to tak nagłe i niespodziewane, wy się w ogóle tego nie spodziewacie. To będzie szok dla was. Wstrząs ogromny, ogromny wstrząs. Dziewiątka mieczy. Dwie buławy. No, myślicie, bo jest ciężka decyzja do podjęcia. Macie wybór przed sobą. To jest ta cesarzowa. Tu zastanawiacie się, męczycie się nad jakimś wyborem. Kto... Ojej, kochany. Cesarzowa. Kto to jest ta cesarzowa? Cesarzowa. Kto to jest cesarzowa? Trzy denary. Umowa jakaś wiąże was z tą osobą. Nie wiem, być może jest to pracodawca. Kto to jest królowa buław? A z denarów. Czyli mówię jakieś przedsięwzięcie duże, na duże pieniądze. Czwórki buław nie będę wyjaśniać, bo chcę, żeby to zostało pozytywnie zakończone i ja uważam, że jest szczęśliwy dom, jest radość, słońce świeci nad wami, jest pozytywna energia i tak chcę, żebyście kochane byki zakończyły ten miesiąc. Myślę, że już wystarczająco tutaj jest informacji, jeszcze zobaczymy jaka piękna afirmacja dla was na koniec. Piękna afirmacja dla moich beczków. Ufam swojej wewnętrznej mądrości. Już patrzymy, co jest z tyłu. Wypełniając codzienne obowiązki, słucham mojego wewnętrznego głosu. Intuicja zawsze jest po mojej stronie. Wierzę, że tak będzie już zawsze. Czuję się bezpiecznie. Kochani, róbcie tak, żeby było dobrze i żeby to było zgodne z waszym sumieniem.
Tyle mojego podsumowania. Bądźcie szczęśliwi. Życzę Wam wspaniałego miesiąca marca, żeby wszystkie Wasze marzenia, wszystkie sprawy się poukładały po Waszej myśli, żeby ten miesiąc zakończył się szczęśliwie, z uśmiechem na Waszej twarzy. I jeszcze raz powtórzę, może do znudzenia, że jest to czytanie ogólne, więc jeżeli z Wami nie rezonuje, proszę nie bierzcie go do siebie. Wybierzcie tylko te karty, które Wam pasują i sprawdźcie jeszcze ten znak ascendentalny. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kwietniu.